By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Witam was dzisiaj. Dzisiaj będziemy czytać Kubusia Puchatka. Kubuś Puchatek jest to postać, ja wiem, mam prawie 40 lat, ale jest to postać, która mnie fascynuje od małego. Jestem mu wierna od swoich lat młodzieńczych, dziecięcych, młodzieńczych i do teraz. Ja uwielbiam maskotki Kubusia Puchatka, ja uwielbiam bajki, kreskówki, wszystko. Książki, jakie się ukazały, mam małą kolekcję też, poduszek Kubusia Puchatka i tak dalej. Każdy ma swojego, ma jakiegoś bzika na punkcie czegoś, ja akurat mam bzika na punkcie Kubusia Puchatka. Mam też książkę, do której zawsze wracam i dzisiaj na tapecie Kubuś Puchatek. Zaczynamy. Tu jest pokazany 100-milowy las, w którym mieszka Kubuś Puchatek, a tak się zaczyna. Przedmowa. Oprócz tej książki była jeszcze inna książka o Krzysiu i ten, kto ją czytał, przypomni sobie, że Krzyś miał kiedyś swojego łabędzia. A może to łabędź miał swojego Krzysia? Nie wiem, na pewno jak tam było. A ponieważ łabędź był pokryty białym puchem, Krzyś nazwał go Puchatkiem. Było to bardzo dawno temu i kiedy pożegnaliśmy się ze sobą, po prostu wzięliśmy sobie to imię. Byśmy nie myśleli, aby się ono mogło jeszcze kiedyś w życiu łabędziowi przydać. Więc kiedy Krzyś dostał misia i miś powiedział, że chciałby mieć jakieś niezwykłe imię, Krzyś powiedział od razu, że będzie nazywał się Kubuś Puchatek. I tak też się stało. Więc kiedy już wam wytłumaczyłem, skąd wzięło się imię Puchatka, wytłumaczę wam, skąd wziął się Kubuś. Każdy, kto przyjedzie do naszego miasta, musi koniecznie pójść do zoologicznego ogrodu. Są ludzie, którzy zaczynają zwiedzanie ogrodu od początku zwanego wejście i strasznie prędko idą do klatki. Do klatki, zanim się kto obejrzy, już są przy bramie, na której napisane jest wyjście. Ale są inni, bardzo mili ludzie, którzy idą prosto do zwierzęcia, które lubią najbardziej i tam się zatrzymują. Więc kiedy Krzyś przychodzi do zoologicznego ogrodu, idzie od razu do klatki, w której są niedźwiedzie. Mówi coś po cichutku trzeciemu dozorcy z lewej strony. Drzwi otwierają się i przechodzimy przez ciemne korytarze. A potem po stromych schodach idziemy do pewnej klatki, która się otwiera i wyłazi z niej coś brunatnego i kosmatego. I Krzyś z okrzykiem, ach, misiu, rzuca mu się w ramiona. Otóż ten niedźwiadek nazywa się Kubuś. To imię bardzo do niego pasuje, co świadczy o tym, że jest to świetne imię dla misiów. Ale najzabawniejsze jest to, że nie możemy sobie przypomnieć, czy Kubuś dostał imię po Puchatku, czy Puchatek po Kubusiu. Kiedyś wiedzieliśmy, aleśmy o tym już zapomnieli. Tyle właśnie napisałem, gdy prosiaczek spojrzał na mnie i powiedział swoim piskliwym głosikiem. A o mnie nic? Drogi prosiaczku, powiedziałem. Cała książka jest o tobie. O mnie? Zapiszczał. Widzę, że jest także o Puchatku, więc muszę się wam przyznać, wytłumaczyć, o co chodzi. Prosiaczek jest zazdrosny, bo myśli, że cała wielka przedmowa będzie poświęcona Puchatkowi. Puchatek oczywiście jest główną i ulubioną postacią w tej książeczce, ale w wielu miejscach zjawia się prosiaczek, tam gdzie o Puchatku wcale nie może być mowy, bo nie... Możecie na przykład wziąć z sobą Puchatka do szkoły, tak żeby nikt o tym nie wiedział. A prosiaczek jest tak malutki, że świetnie mieści się w kieszeni, gdzie jest bardzo przyjemnie wyczuwać go wtedy, kiedy się nie wie na pewno, czy 2 razy 7 jest 12, czy 12, czy 22. Prosiaczek lubi czasem wysunąć się z kieszeni i wtedy ma okazję zajrzeć do kałamarza. Dzięki temu jest bardziej wykształcony od Puchatka. Ale prawdę mówiąc, Puchatek nie dba o to. Są tacy, co mają rozum, powiada, a są tacy, co go nie mają i już. A teraz wszystkie inne zwierzęta pytają, a czy o nas też coś będzie? Więc może zrobię najlepiej, jeśli skończę pisanie przedmowy i zacznę pisać swoją książkę. Podpisano autor. Rozdział pierwszy, w którym poznajemy się z Kubusiem Puchatkiem i z pszczołami i tu zaczyna się opowiadanie. Przedstawiam wam misia Puchatka, który właśnie w tej chwili schodzi po schodach. Tuk, 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 zsuwa się Puchatek na grzbiecie do góry nogami w tyle za Krzysiem, który go ciągnie za przednią łapkę. Odkąd Puchatek sobie pamięta, jest to jedyny sposób schodzenia ze schodów, choć miś czuje się czasami, że mógłby to robić zupełnie inaczej, gdyby udało mu się przestać tukać, choć na jedną chwilkę i dobrze się nad tym zastanowić, a potem znów mu się zdaje, że chyba nie ma na to innego sposobu. Tak czy siak, miś zjechał już na dół i gotów jest zapoznać się z wami. Proszę bardzo, oto jest Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek lubi od czasu do czasu najrozmaitsze zabawy, a czasem znów lubi siąść spokojnie przed kominkiem i posłuchać jakiejś ciekawej historyjki. Tego wieczoru... A jakiej historyjki? Spytał Krzyś. Czy mógłbyś
Opowiedzieć Kubusiowi jakąś, Kubusiowi którąś z nich? Myślę, że tak, odrzekłem. A jak ci się zdaje, jakie historyjki Kubuś lubi najbardziej? O sobie samym, bo już to jest taki miś. Aha, rozumiem. Więc opowiesz mu? Spróbuję. No i spróbowałem. Pewnego razu bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek, mieszkał sobie Kubuś Puchatek zupełnie sam w lesie, pod nazwiskiem pana Woreczko. A co to znaczy pod nazwiskiem? Zapytał Krzyś. To znaczy, że na drzwiach na tabliczce miał napisane złotymi literami nazwisko, a mieszkał pod nim. Kubuś Puchatek nie wiedział dobrze, jak to jest, powiedział Krzyś. Ale teraz już wiem, odezwał się mrukliwy głos. Więc słuchaj dalej, powiedziałem. Otóż pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer, aż zaszedł na polankę w środku lasu, a po środku tej polanki rósł wielki dąb i z samego jego wierzchołka dochodziło głośne bzychanie. Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowę i na łapkach zaczął rozmyślać. Z początku powiedział do siebie samego, to bzykanie coś oznacza, takie brzydzące bzykanie na bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą. Potem znów pomyślał dłuższą chwilę i powiedział, a jedyny powód, żeby być pszczołą, to ten, żeby robić miód. Po czym wstał i powiedział, a jedyny powód robienia miodu to ten, żebym ja go zjadł. I zaczął włazić na drzewo. Właził, właził coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. A gdy piosenkę wreszcie znalazł, wlazł na górę, prawie do połowy drzewa, taką sobie piosenkę mruczankę mi zaśpiewał. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, 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 ram, pam, pam. Co to znaczy? Nie wiem sam. Potem wlazł jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej. Gdy tak właził, ułożył sobie inną piosenkę. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. A że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. Coraz bardziej zmęczony więc zaśpiewał żałosną piosenkę. Już dobrał się prawie do miodu, gdy naraz, trach, ratunku, zawołał Puchatek zlatując na gałąź o pół łokcia niżej. Gdybym zamiast tego... Powiedział i nie skończył, bo zleciał na następną gałąź, o dwa łokcie niżej. Domyślacie się chyba, co miałem zamiar zrobić, wyjaśnił Puchatek, fikając koziołka i zlatując na łeb na szyję w inną gałąź o trzy łokcie niżej. Oczywiście, że to było z mojej strony, raczej przyznał, spadając na następne sześć gałęzi. A wszystko to moim zdaniem przez to, powiedział, puszczając ostatnią gałąź i fikając przy tym trzy koziołki. Wszystko to przez to, że zanadto lubię miodek. Ratunku, zawołał, popadając z wdziękiem w krztaki jałowca. Wylazł z zarośli, wyjął z nosa kłojące igły i znów zaczął rozmyślać. I pierwszą osobą, o jakiej pomyślałby Krzyś. O mnie? Zapytał Krzyś drżącym ze wzruszenia głosem. Tak, o tobie. Krzyś nic nie mówił, tylko oczy jego stawały się coraz większe i większe, a policzki coraz bardziej czerwieńsze. Otóż Kubuś Puchatek poszedł do swojego przyjaciela Krzysia, który mieszkał za zielonymi drzewami na drugim krańcu lasu. Dzień dobry, Krzysiu, powiedział Puchatek. Dzień dobry, Kubusiu Puchatku, powiedziałeś. Chciałbym wiedzieć, czy masz pod ręką coś w rodzaju balonika. Balonika? Tak, idąc do ciebie, tak sobie mówiłem. Ciekaw jestem, czy też Krzyś ma pod ręką coś w rodzaju balonika. Właśnie tak sobie mówiłem, myśląc o balonikach. A na co ci baloniki? Spytałeś. Kubuś Puchatek rozejrzał się dookoła, czy nikt nie słucha, położył łapkę na pyszczku i powiedział ledwo dosłyszalnym szeptem. Miód! Ale co ma balonik do miodu? Ma, odparł Puchatek. Otóż właśnie tak się zdarzyło, że poprzedniego dnia byłeś na zabawie u swojego przyjaciela Prosiaczka. I o tej zabawie dostaliście wszyscy baloniki i tyś dostał duży, zielony balonik, a jeden z krewnych znajomych królika dostał duży, niebieski balonik i zapomniał zabrać go z sobą do domu, ponieważ był... Doprawdy za młody, żeby chodzić na zabawy, a ty przyniosłeś ze sobą do domu i zielony, i niebieski balonik. A który wolisz? Zapytał Puchatka. Widzisz, to jest tak, powiedział Puchatek. Kiedy się idzie po miód z balonikiem, to trzeba się starać, żeby pszczoły nie wiedziały, po co się idzie. Więc jeśli masz ze sobą zielony balonik, pszczoły mogą pomyśleć, że jest się częścią drzewa i wcale nie zauważyć tego, kto idzie. A jeśli ma się niebieski balonik, mogą pomyśleć, że jest kawałkiem nieba i też nie spostrzec tego, kto idzie. A teraz chodzi o to, jakby balonik wybrać. A powiedz, czy pszczoły mogą się nie zauważyć cię pod balonikiem? Spytałeś. Mogą albo nie mogą, odparł Kubuś Puchatek. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo, pomyślał przez chwilę i powiedział. Postaram się wyglądać jak mała ciemna chmurka.
to je powinno zmylić. Wobec tego lepiej, żebyś miał niebieski balonik, powiedziałeś i tak się też stało. Więc poszliście obydwaj i niebieskim balonikiem, a ty wziąłeś ze sobą fuzję. Tak tylko na wszelki wypadek, jak to zwykle robisz. A Kubuś Puchatek poszedł w jedną bardzo błotniste miejsce, które znał, zaczął się w nim okropnie tarzać i tarzać, aż zrobił się całkiem czarny i potem, kiedy balonik został porządnie nadęty i stał się bardzo, bardzo, bardzo duży, Puchatek wziął w obydwie łapki sznurek, uwiesił się na nim i z wdziękiem uleciał w powietrze. I bardzo szybko znalazł się na wysokości drzewa, całkiem bliziutko nieba. Hurra! Krzyknąłeś. Prawda, że to cudownie? Zawołał Kubuś Puchatek do ciebie z góry. Jak ja wyglądam z dołu? A ty mu odpowiedziałeś, wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika. O nie, zapytał Puchatek zatroskany, a nie jak mała czarna chmurka na niebieskim niebie? Nie bardzo, ale może tam w górze to wygląda troszkę inaczej, jak już ci raz mówiłem, że pszczoły nigdy nic nie wiadomo. Nie było wiatru, który by poniósł go w stronę drzewa, a także miś wisiał nieruchomo w powietrzu, mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, a nie mógł dotknąć miodu. Po krótkiej chwili zawołał w dół do ciebie. Krzysiu, co? Zdaje mi się, że pszczoły coś zwąchały. A co takiego? Nie wiem, ale mam wrażenie, że one się czegoś domyślają. Może myślą, że chcesz się dobrać do ich miodu. Może, z pszczołami to nigdy nic nie wiadomo. Znowu na chwilę zapadło milczenie. Po czym Kubuś Puchatek zawołał na ciebie z góry. Krzysiu, co? A co masz w domu parasol? Mama, bo co? Chciałbym, żebyś go przyniósł i przechadzał się z nim tam i z powrotem i mówił ajajaj, zanosi się na deszcz. Myślę, że to będzie świetny pomysł, sposób na pszczoły. A ty pomyślałeś w duchu, głupi poczciwy misiu, ale nie powiedziałeś tego głośno, bo lubisz go za bardzo, tylko poszedłeś do domu po parasol. Ach, jesteś nareszcie, zawołał z góry Kubuś Puchatek, kiedy już wróciłeś pod drzewo. Byłem już o ciebie zaniepokojony. Jestem zupełnie pewien, że pszczoły stanowczo coś podejrzewają. Czy mam otworzyć parasol? Zapytałeś. Tak, tylko poczekaj chwilkę. Musimy być rozsądni. Najważniejsza pszczoła, jaką mamy zmylić, to królowa. Czy potrafisz odróżnić z dołu królową pszczół od innych? Nie. Szkoda, ale trudno. Musimy sobie radzić inaczej. Teraz, kiedy ty będziesz przechadzał się tam i z powrotem pod parasolem i mówił ajajaj, zanosi się na deszcz, to ja znów zaśpiewam piosenkę chmurek, taką tylko jak chmurka może zaśpiewać, a ty sobie spaceruj. No i wtedy kiedyś, gdy przechadzał się tam i z powrotem, myślał, czy będzie deszcz, czy nie będzie, Kubuś Puchatek zaśpiewał taką piosenkę. Jak to miło chmurko być, niebem płynąć jak po wodzie, mała chmurka na dzień dobry, taką piosenkę śpiewa co dzień. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak po wodzie i od rana na dzień dobry, taką piosenkę śpiewać co dzień. Jak to miło chmurką być. Pszczoły bzykały podejrzliwie, jak to one mają w zwyczaju. Kilka z nich naprawdę wyfrunęło z gniazda i zaczęło unosić się dookoła chmurki, gdy chmurka właśnie śpiewała drugą zwrotkę swojej piosenki. I nawet jedna z pszczół usiadła na chwilkę na nosie chmurki, ale zaraz odfrunęła. Krzysiu, aj Krzysiu, wrzasnęła chmurka. Co? Myślę, teraz już wiem na pewno, że to jest bardzo zły gatunek pszczół. Tak ci się zdaje? Zupełnie zły gatunek i myślę, że one chyba robią kiepski miód i zdaje mi się, że ja chyba zejdę na dół. A co ty o tym myślisz? Ale jak? Zawołałeś. Kubuś Puchatek nie pomyślał o tym. Gdyby wypuścił sznurek z łapek, zleciałby na ziemię i to mu się nie bardzo uśmiechało. Myślał więc dość długo, wreszcie powiedział. Krzysiu, musisz strzelić balonik. Czy masz ze sobą fuzję? Ma się rozumieć, powiedziałeś. Ale jeśli to zrobię, balonik będzie na nic. Tak, ale gdybyś tego nie zrobił, rzekł Puchatek, ja będę też na nic. Wobec tego wycelowałeś bardzo ostrożnie w balonik i wystrzeliłeś. Ojej, wrzasnął Puchatek. Czy nie trafiłem? Zapytałeś Krzysiu. Trafiłeś, powiedział Puchatek, ale nie w balonik. Bardzo mi przykro, powiedziałeś i jeszcze raz strzeliłeś, ale tym razem już w balonik, z którego powolutku wyszło powietrze i Kubuś Puchatek puścił się na ziemię. Ale miał tak zesztywniałe łapki od ściskania sznurka, że przez cały tydzień trzymał je wyciągnięte w górę. Ile razy mucha siadła mu na nosie, nie mógł odpędzić jej łapką, tylko dmuchał ją tak, puch, 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 puch. I zdaje mi się, choć nie jestem tego pewien, że i dlatego jeszcze nazwano misia Puchatkiem. Czy to już koniec historyjki? Zapytał Krzyś. Tak, to koniec tej historyjki, ale są jeszcze inne. O Puchatku i o mnie, i o króliku, i o prosiaczku, i o was wszystkich. Czy już ich nie pamiętasz? Pamiętam, tylko kiedy chcę je sobie przypomnieć, to zapominam. O tym, jak Puchatek i prosiaczek polowali na słonia. No i nie złapali go, prawda? Nie. Czy możesz przyjść do mnie, jak będę w kąpieli? Mogę, powiedziałem. Ale ja go nie skaleczyłem, kiedy strzeliłem z fuzji, prawda? Nic a nic. Krzyś kiwnął główką i wyszedł. Po chwili usłyszałem tuk, 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 tuk. To Kubuś Puchatek wchodził za Krzysiem na górę po schodach.
Dziękuję Wam za dzisiaj, kochani. Do zobaczenia jutro. Pa!